Zdecydowana gra doprowadziła do finalnego efektu, a więc zwycięstwa MKS Grudziądz nad SMS Gdańsk 26-23. Piękne widowisko, sporo ciekawych akcji i bardzo ostra gra. Tak można opisać to spotkanie. Po wyjazdowym spotkaniu dla odmiany zwycięstwo i to w pięknym stylu. No ciężko było, zgadza się. Najważniejsze, że chłopcy zapomnieli o tej porażce, która nam się przydarzyła w Brodnicy. Trochę źle weszliśmy w spotkanie tutaj, ale z czasem poprawiliśmy przede wszystkim grę obronną. Powoli wychodzi ten atak pozycyjny i mozolnie odrabialiśmy. Decydująca gra była pod koniec pierwszej połowy i początek drugiej połowy. Tu praktycznie zagrało wszystko. Fakt, że zdarzają się tam błędy gdzieś niewymuszone. Szkoda tego, ale gdybyśmy zagrali tak od początku, tak koniec pierwszej połowy i całe drugie 30 minut, to o wiele był spokojniejszy wynik. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 11-13 i przewaga gości zadziałała mobilizująco dla Grudziądza, który w drugiej połowie zaczął grać agresywnie i walczyć o każdy punkt, stawiając często na szali własne zdrowie. No w połowie chyba takie ostre słowa trenerskie, bo było widać później, że chłopacy bardzo mocno się wzięli. Znaczy w sensie takim, no walczyli o każdą piłkę. Zawodnicy w ogóle chcieli wygrać ten mecz i być agresywnymi i pozytywnie podejść do tego spotkania i sami się nakręcali i to wystarczyło. Trzeba było tylko po prostu poprawić kilka spraw taktycznych w ataku i wyrysować chłopakom, jak mają zachowywać się w obronie i to zupełnie się wystarczyło. Dobra dyspozycja zawodników w obronie, w bramce, Krzysztof i to zagrało. Martwi mnie jedynie teraz kontuzję, bo Michał Bartecki, nie wiadomo co będzie, miesięć w głowy uda, Mateusz Nalaskowski nadgarstek, mamy dość chorych, bo jeszcze do tego Mateusz Orłowski kontuzjowany, także mamy kłopot jeśli chodzi o... To dopiero początek. Tak, to jest dopiero początek, a już z pierwszej siódemki mi wypada dwóch, trzech zawodników podstawowych. Kolejne spotkanie z udziałem MKS-u w najbliższy weekend, tym razem również w Grudziądzu. Kolejne spotkanie teraz? Za tydzień gramy u siebie o godzinie 18 z Koronową. Serdecznie zapraszam. Jakieś tutaj ktoś będzie pauzował ze względów chociażby tutaj kontuzji? W tej chwili mi trudno powiedzieć, musimy zrobić badania. Same prześwietlenie nic nie daje, USG. Czy tomograf sprawdzić dokładnie, czy to jest tylko stłuczenie, czy skręcenie, czy coś poważniejszego.